Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych w sali koncertowej Klubu Muzyki i Literatury. Witam również Państwa, którzy zasiedliście przed komputerami, dlatego że mamy transmisję online. Warto, ponieważ wykład będzie bardzo, bardzo moim zdaniem skromnym, ciekawym. Ale zanim o samym wykładzie i o... Pani Prelegentce, Pani Paulinie Juckiewicz, to dwa słowa powiem o towarzystwie przyjaciół Grodna i Wilna, ponieważ to jest stały termin spotkań, towarzystwa. Dwa słowa może o tym, że Klub Muzyki i Literatury jest również klubem kresowym. Dlaczego? Dlatego, że tu spotyka się kilka stowarzyszeń kresowych, między innymi właśnie Towarzystwo Grodna i Wilna, Przyjaciół Grodna i Wilna, ale też i Towarzystwo Umiłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Klub Seniora Kresowego, Fundacja Semper Fidelis, Wrocławski Klub Stanisławów. Także jak popatrzymy na mapę geograficzną, to będziemy mieli cały obszar Kresów. Proszę Państwa, tak to wygląda. No i mamy taki też tutaj klimat specyficzny, dlatego że w sali koncertowej, którą nazywamy również salą portretową, są postacie kresowe, między innymi jest Adam Mickiewicz, jest Stanisław Moniuszko. Tutaj za mną jest akwarela, na której jest przedstawiony ubiel, to jest miejsce urodzin właśnie Stanisława Moniuszki. Czyli mamy obszar dzisiejszej Białorusi, bo pani Paulina właśnie jest z Białorusi. Może tytułem wprowadzenia przeczytam też biogram. Paulina Judzkiewicz urodzona w Kijowie w 1968 roku, ukończyła Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku oraz Uniwersytet w Białym Stoku na kierunku kulturoznawstwo. Dziennikarka, tłumaczka Poetka, członek zespołów Polones i Młode Babcie z siedzibą w Mińsku na Białorusi, podróżniczka, nauczycielka języka polskiego, współzałożycielska Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Mińsku. W latach 2009-2019 dyrektor tej szkoły. Za działalność w, tysiąc, w 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Od marca 2021 roku mieszka w Polsce właśnie we Wrocławiu, czyli na Śląsku. Witamy serdecznie, panie Paulino. Dziękuję. Tematem wykładu jest Polska edukacja na Białorusi i jej wpływ na kreowanie polskiej tożsamości narodowej w latach 1944. 2022. Proszę państwa, na Białorusi według spisu z roku 2019, czyli oficjalnie mówi się, że mieszka 300 tysięcy Polaków. Ale nieoficjalnie mówi się o liczbie miliona 200, 000, może nawet więcej. Oczywiście ci Polacy mieszkają na obszarze całej dzisiejszej Białorusi, ale w większości w części zachodniej, czyli tam, gdzie do 1945 roku były granice Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej. I właśnie pani Paulina opowie nam, jak Polacy dbali, wręcz walczyli, bo to jest długi czas okres, który należałoby podzielić na kilka takich czasokresów, bo to jest 1944, czyli są jeszcze działania wojenne, później mamy czasy stalinowskie, to jest ten okres, kiedy Rosja sowiecka zajmuje na powrót kresy, kiedy my utraciliśmy te kresy na rzecz ziem zachodnich. I proszę Państwa, do 1956, bo tu jest jeden taki cenzus czasowy, no i później upadek Rosji Sowieckiej, czyli to jest rok 1991. Pani Paulina opowie nam, jak to w tym długim okresie czasu Polacy dbali o pamięć naszą, narodową, polską, co robiono, jakie były trudności. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję, że Pani przyjęła od nas zaproszenie. Mam nadzieję... Ja dziękuję. A podziękowaniem nie było końca, to bardzo miłe Ech. zawsze. Natomiast mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie z Panią Pauliną, ponieważ mamy jeszcze w zanadrzu inne, myślę równie ciekawe tematy. Zapraszam, bardzo proszę. Jest mi niezmiernie miło, i to dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się z wami i porozmawiać o tym, co wcześniej odbywało się na terenach Rzeczypospolitej Polskiej II, ale już w składzie niestety Białorusi Radzieckiej i trochę później, kiedy była odwilż w latach 90., i teraz, kiedy niestety, szczerze mówiąc, kiedy badałam to pytanie i czytałam o w latach czterdziestych, początku pięćdziesiątych, niestety cały czas w głowie była myśl, że to tak jest podobne do tego, co teraz się dzieje na terenie współczesnej Białorusi, że niestety taka kulistość historii, powtarza się tragiczna historia Polaków na terenach byłej Rzeczypospolitej II. Temat naszej, naszego spotkania, wykładu tożsamość narodowa, to znaczy polska edukacja, która pomagała zawsze kreować tożsamość. I dlatego pozwolę sobie przypomnieć, a co w ogóle nazywają tożsamością narodową i skąd to pojęcie się bierze. Tożsamość narodowa to poczucie odrębności wobec innych narodów. Kształtowane jest przez takie czynniki jak Symbole narodowe, język, barwy narodowe, historię narodu, świadomość narodową, kulturę, terytorium, charakter narodowy. A dla Polaków, e, którzy mieszkali i mieszkają na terenie Białorusi, bardzo ważnym czynnikiem jest jeszcze wyznanie religijne. Tak? Bo na, na terenach Białorusi często mówią, że katolik to znaczy Polak, a Polak to znaczy katolik. Prawie tak zawsze i było. Dlatego teraz są straszne nagonki na Kościół katolicki, bo on wspiera Polaków w, w swoim dążeniu mieć tożsamość narodową na terenie współczesnej Białorusi. Tak jak powiedział Pan Ryszard, Pan Dyrektor, tak, to Polaków nieoficjalnie ponad milion. I ośrodki nauczania języka polskiego aż do 2022 roku jeszcze były na terenach nawet Homelszczyzny, która nigdy nie kojarzyła się z drugą Rzeczą Pospolitą, bo to Polesie i takie dalsze Polesie, nie w Obłodzie Brzeskim, a obwód Homelski w Mozyżu, w Homlu, w Mochylewie były klasy, właśnie klasy z polskim językiem nauczania, ale niestety to było do 2022 roku. Przez pół wieku no prawie pół wieku, od 48, 49 i do 88, Polacy na terenie Białorusi byli pozbawieni języka ojczystego, kultury, historii oraz opieki duszpasterskiej. Pamiętam czasy, moja znajoma, moja ciocia opowiadała, że w Mińsku nie wolno było chodzić do kościoła, kościoły były zamknięte, trzeba było jechać 100 kilometrów do krasnego, takiej miejscowości, w stronę Małdeczna, i tylko tam, i potajemnie, żeby nikt sąsiadów nie widział i nie słyszał, można było chodzić do kościoła. Tak było jeszcze niedawno. Do szkół wprowadzono już w 40. latach ideologię komunistyczną. Tworzono organizacje pionerskie, komsomolskie, zabraniano chodzić do kościoły i zamykano wszystkie kościoły. Mniejszość Polska na Białorusi przez lata była poddawana rusyfikacji i niestety ten proces obecnie też ponownie odbywa się na terenie Białorusi. Narażono na asymilację i wynarodowienie. W takich warunkach Trudno było zachować język ojczysty oraz kultywować w sposób jawny tożsamość narodową. Tutaj we Wrocławiu mieszka cudowny pan historyk Mikołaj Iwanow. W jednym z jego wykładów usłyszałam, że bycie Polakiem na Białorusi można porównać z byciem Żyda w III Rzeszy, że to było tak samo niebezpiecznie. Być Polakiem, rozmawiać po polsku i mieć swoją tożsamość narodową. I to niestety jest teraz. Na ulicy nie wolno mówić po polsku. I jeżeli rozmawiam przez telefon z kimś, to staramy się rozmawiać tak, żeby nikt nie słyszał, że mówimy po polsku. A to jest bardzo trudno. Bo wszędzie są podsłuchy, nawet w kościele, w centrum. Mińska do ostatniego to był podsłuch, zawsze i ksiądz mówił, że proszę, wejdziemy na podwórko, porozmawiamy, a w kościele. Głośniej, jeszcze głośniej? Oczywiście, ja mogę. Aha! Nie, ja mogę głośniej mówić. Jestem nauczycielką i dyrektorką. Ja mogę bardzo głośno mówić. Dobrze, jeżeli pan mieszko pozwoli. Dobrze, dobrze. To proszę mi powiedzieć, żeby tak było udało, tak? Dobrze. Dobrze. zrozumiałam. Ja Nie po prostu bałam się, że będzie jakiś szum jeszcze, który będzie przeszkadzać. To znaczy... To znaczy, jeszcze w latach 40., a nawet jeszcze w 39 i 40, w większości ludności polskiej pod przymusem wpisywano do świadectwa urodzenia narodowość rosyjską lub białoruską, a niedawno w filmie, to w serialu, cudownym serialu o Wrocławiu też i o Wołyniu, o okresach, który nazywa się Dom pod dwoma orłami fantastyczny serial, jestem pod ogromnym wrażeniem. Widziałam to, o czym opowiadała moja mama, że wydawano świadectwo, w których napisano, że miejsce urodzenia Związek Radziecki, a ludzie urodzili się w Lwowie, w Pińsku, w Baranowiczach, w Grodnie, na terenie II Rzeczypospolitej Polskiej. I w filmie też zobaczyłam, na ile niebezpiecznie było, Powiedzieć o tym, że nie zgadzam się, że urodziłam się w Związku Radzieckim. I tak było na terenie Białorusi współczesnej. Mimo to język polski nie został całkowicie zniszczony i duża w tym zasługa Kościoła Katolickiego i szkolnictwa polskiego, nawet w najtrudniejszych latach czterdziestych, o których teraz będzie mowa. W literaturze powojennej omawiającej dzieje szkolnictwa polskojęzycznego w Związku Radzieckim w okresie powojennym prawie nigdy się nie wspomina o Białorusi. Najważniejsze źródła zawarte są w archiwach Białorusi, do których ani w 90, ani w 2000, a tym bardziej teraz nie mamy dostępu. Mamy nadzieję, że wreszcie kiedyś coś się zmieni i może. Moi synowie i potomkowie zobaczą te informacje, szkoły polskojęzyczne, które rozpoczęły swą pracę we wrześniu 44 roku były w pewnym stopniu kontynuacją radzieckich placówek z okresu 39-1941, w miejscowościach zwartego skupiska Polaków, a to generalnie Grodzę i obwód brzeski o współczesny obwód brzeski. Władza zmuszona była do otwarcia szkół z polskim językiem wykładowym. To rejon Sopoćkiński, bardzo znany na Grodzięszczyźnie, Grodno, Lida, Wołkowysk, Brześć, Pińsk. Program nauczania w zakresie nauk humanistycznych dostosowywano do potrzeb teorii marksistowskiej, niestety. Tamtych jeszcze latach, zupełnie inaczej interpretowano utwory klasyków literatury polskiej, i to dla mnie było zaskoczeniem, kiedy przeczytałam, że część oczywiście lektur została wycofana z programów szkolnych, a twórczość Mickiewicza poznawano wyłącznie w związku z przejawami jego bratnich uczuć do narodu rosyjskiego i przyjaźni z Aleksandrem Puszkinem. To znaczy, po prostu w głowie się nie mieści, że cała rola poezji Mickiewicza tylko stosowana w związku z tym, że był znajomy z Aleksandrem Poszkinem. Prawie to samo niestety dzieje się teraz na terenie Białorusi. W tym tygodniu z lektor szkolnych wyrzucono bardzo znaną powieść białoruskiego klasyka Władimira Karatkiewicza, która Kłosie kło pod sierpem twoim. Ta powieść opowiada o Polakach i Białorusinach i o powstaniu styczniowym prawdziwym. Ale to utwór, który był napisany w latach 80. i do ostatniego był lekturą szkolną. To też w głowie się nie mieści, jak można wyrzucać takie utwory, ale to samo było w latach 40., kiedy wyrzucono na przykład większość utworów Adama Mickiewicza. Mniej uwagi poświęcano wtedy kwestiom z zakresu literatury i historii Polski. Pod koniec roku szkolnego 1944-1945 w Odbłodzie Grodzieńskim, na przykład, liczba szkół, w których e, podstawowym językiem nauczania był polski, a tego nie mogło nie być. Dlaczego? Też przeczytałam w archiwach, bo uczniowie nie mówili po rosyjsku i nie mówili po białorusku. Można było nauczyć tylko w języku polskim. Tak? Dlatego władza pozwoliła te szkoły, bycie szkołą. Wyglądało tak następująco. Było aż 66 szkół podstawowych. Powiem tak, że dla 2022 roku to cyfra ogromna, bo nie ma żadnej teraz szkoły polskiej. Siedmioletnie 10 i dwie szkoły średnie. Największa liczba szkół polskich skupiała się w rejonie sobocikińskim, a także w rejonie grodzieńskim, oraz Brzostowickim. W Grodnie według danych z 1 kwietnia 1945 roku szkolnictwo polskojęzyczne było reprezentowane przez trzy szkoły, jedną średnią i dwie niepełne. Drugą polskojęzyczną średnią szkołą na Grodzieńszczyźnie była szkoła w Okołysku. I tak było do 22 roku faktycznie największa polska szkoła średnia była w Grodnie numer 36 niestety teraz rusyfikowana i największa szkoła też na Groniszczyźnie w Łokowysku też teraz jest rusyfikowana. Nie ma tam ani jednej godziny języka polskiego. Nawet obiecywano, że będzie fakultet. Nie ma. Od 2022 już nie ma tego nawet w takiej postaci języka polskiego. W okresie pierwszych lat ponownego wyzwolenia, w cudzysłowie od razu podkreślam, Społeczeństwo polskie otrzymało szansę wyjazdu do Polski w ramach umowy o repatriacji. Ale nie wszyscy chcieli wyjeżdżać, i tutaj w klubie słyszałam, pani opowiadała, że rodzice z Wokońska nie chcieli wyjeżdżać, ale to była jedyna szansa wyjechać do Polski, żeby dziecko uczyło się w języku polskim i uczyło się właśnie swojej tożsamości narodowej, zachować tożsamość. Nauczyciele i dzieci polskie razem z rodzicami masowo wyjeżdżali za granicę. Niektórzy uciekali w obawie przed ewentualnymi aresztowaniami, i te obawy były nie bez podstaw, a najczęściej to właśnie to była podstawa. Jesteś Polakiem, to znaczy, można cię aresztować, zatrzymać i zostawić w więzieniu. Ogólnie rok szkolny 45-46 to już kolejny, poprzedni był 44-45 przyniósł duże zmiany w szkolnictwie polskojęzycznym w całkowicie zlikwidowane, przekształcone w rosyjskojęzyczne polskojęzyczne szkoły w rejonach Szczuczyńskim, Świsłockim oraz Porozowskim obwodu grodzieńskiego, a w innych jednostkach Uległy one znacznej reedukacji. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, ogólnych liczba zmniejszyła się prawie o połowę. Było 78, zostało 40. To tylko jeden rok szkolny. Taka polityka agresywna była. Już w ciągu roku szkolnego 1944-1945 w dokumentach radzieckich dotyczących pracy szkół polskojęzycznych w Grodzieńszczyźnie często powtarzają się wypowiedzi, by szkoły te przekształcić w rosyjskie. Na początku roku szkolnego 1945-1946 38 szkół polskich zostało przekształconych na szkoły rosyjskie i białoruskie. Zaznaczyć należy, że podczas zmiany języka nauczania miały miejsce liczne protesty ze strony rodziców, którzy twierdzili, że nauka języka polskiego niezbędna jest dla dzieci ze względów wyznaniowych. W niektórych miejscowościach czytałam te, takie raporty kuratoriów oświaty. Rodzice polacy odmówili wysyłania swych dzieci do szkół białoruskich i rosyjskich. Jednak na skutek pracy uświadamiający, tak zwany, a faktycznie to było zastraszanie rodziców. Polegało to przede wszystkim na zastraszaniu, taka praca. Rodzice musieli się zgodzić i wysyłać dzieci do szkoły rosyjskojęzycznych. W roku szkolnym 1946 47 jeszcze jeden następny rok, jedynie w 22 szkołach obwodu nauczano po polsku. W kolejnym 47-48 liczba szkół polskojęzycznych i tak już niewielka zmniejszyła się o połowę i zostało ich tylko 12. To znaczy 4 lata, cztery lata szkolne i było 78, pozostało 12. A w następnym 48-49 tylko jedyna w Grodnie. Sfinalizowano całą sprawę szkoły nr 2 w Grodnie 4 lipca 1948 roku. Została to szkoła rosyjska z polskim językiem jako jednym z przedmiotów. Lecz w wykazie przedmiotów na następny rok szkolny o języku polskim i literaturze polskiej nic nie wspomniano. To znaczy jak zwykle kłamstwo. Według danych ze spisu ludności przeprowadzonego w 1959 roku, ponad 30% Polaków z Zabłodu Grodzieńskiego nie miało żadnych możliwości kultywowania własnego języka. Migrująca do miast młodzież wiejska spotykała się z rosyjską kulturą i językiem, których przyswojenie stało się niezbędnym warunkiem awansu społecznego. Tak zawsze było. I to samo było z językiem białoruskim. Pamiętam, jak chodziłam na uniwersytet i mówili, że oj, nie mów po wiejsku, a po wiejsku to znaczy było po białorusku. Tak? To znaczy dyskryminacja nie tylko języka polskiego, ale generalnie języka polskiego. E, następne pokolenia Polaków na Białorusi konsekwentnie traciły umiejętność posługiwania się językiem polskim. Skutki tego odczuwalne są do dziś, albowiem dwa pokolenia poddano polityce wynarodowienia osłabiona ich tożsamość, tożsamość narodową i poczucie przynależności do kultury polskiej przez prawie całkowitą utratę języka ojczystego. Dlatego było mi niezmiernie miło, kiedy do mojej szkoły, no to znaczy do naszej szkoły społecznej języka polskiego w Mińsku, w Czerwonym Kościele w centrum miasta, bo właśnie tam mieściła się wcześniej szkoła, niestety kościół rok temu zamknęli największy kościół w Mińsku, symbol miasta, zamknięto i wierni nie mają dostępu do swojej świątyni. Świątyni, którą wybudował Polak Edward Wojniłowicz, dlatego żeby ludzie zawsze mogli przyjść i pomodlić się w tej świątyni. Niestety. I... Yy, yy, yy. A mówiłam, że niezmiernie miło było, kiedy razem z dziećmi do szkoły przychodziły babcie, bo na przykład w rodzinie prababcia mówiła po polsku, pradziadek mówił po polsku, a babcie już nie, bo rodzinie mówili: Nie mów po polsku, to jest niebezpiecznie. Tak? Nie mów, że jesteś Polką, to jest niebezpiecznie. Tyle takich historii, setki takich historii słyszałam w Mińsku, tak, w Czerwonym Kościele. I miło było, jak babcie uczą się razem z nukami. Potem rodzice przychodzą, a potem pokażę taki slajd, kiedy wszyscy, całe rodziny, przyszły na taki koncert zorganizowany przez naszą szkołę i wszyscy śpiewali po polsku. Tak? Piosenki. Pomagali śpiewać polskiemu kompozytorowi bardowie. Niestety teraz większość Polaków musiała wyjechać z terenów Polski z tych rodzin, które przychodziły do naszej szkoły w Czerwonym Kościele. Często jedynym bowiem podręcznikiem do nauki języka polskiego w latach 50., tak, to był na terytorium Białorusi modlitewnik. I kiedy pytałam: "A skąd pani nauczyła się?", ona mówiła: ale babcia mówiła ojcze nasz któryś jest w niebie więc imię twoje i tak uczyła się i czytała na podstawie właśnie modlitewnik był pierwszą książką i oczywiście to był modlitewnik i to było słowo matki tak na przykład moja mama właśnie mnie zachęciła żebym Wróciłam do kościoła, żebym zaczęła śpiewać w polskim chórze, żebym została dziennikarką polską, żeby pytałam mamę, mam tak dużo pracy, a jeszcze mówią, bądź jeszcze dyrektorem tej szkoły społecznej, praca społeczna. Mama mówi: Nie, pomogę ci z dziećmi, ale idź, to jest bardzo poważna sprawa. Musisz zająć się tym taką szkołą, żeby uczyć języka polskiego. I y, może y, Państwo pozwolą, przeczytam, Taki wiersz, który napisałam o mojej mamie. Mój dom stoi na rozdrożu, na siedmiu wiatrach. Patrzy na wschód i zachód, jak dwulicowy Janus. Latem słońce powoli wędruje po domu. Przenika do najbardziej tajemniczych zakamarków. Jedno okno wychodzi na przystanek. Kiedy lecę do pracy. Wiem, że w oknie stoi mama i macha. Tak było, kiedy chodziłam do szkoły, kiedy szłam na pierwszą randkę, kiedy byłam w skowronkach i kiedy nie chciałam mi się żyć. Mama niezmiernie patrzyła na mnie przez okno. Teraz prawie nie widzi, lecz macha, bo wie, że potrzebuje tego. Codziennie proszę niebiosa, by w oknie nie znikała jej sylwetka. Bo razem z nią zniknie część mnie, mojej duszy, mojego świata. Niestety mama nie doczekała się mnie. Musiałam wyjechać w 21 roku z Mińska. To znaczy wyjechała na prezentacji swojej książki, małe takie książki wierszy. Przyjaciele wydali moje wiersze po polsku, chociaż uważałam, że to no, nie jest też taka poezja, ale powiedzieli, że jest. Tak? I kiedy była prezentacja książki, zobaczyli w telewizji, że zaczęły się nagonki na Polaków. Właśnie to był marzec 2021 roku i niestety w zeszłym roku mama zmarła w czerwcu i nie miała możliwości nawet pojechać na jej pogrzeb. To było niebezpieczne. W rezultacie teraz trochę bardziej pozytywna informacja. Już jesteśmy w latach 80., bo do lat 80., jak już mówiłam, to tylko Kościół i tylko mama, tak, która mogła nauczyć języka polskiego, ale nie zawsze mama mogła nauczyć. W rezultacie rozpadu Związku Sowieckiego powstała niepodległa Republika Białoruś. Po kilkudziesięciu latach przerwy utworzono pierwsze szkoły polskie. W tym również za środki polskie powstały pierwsze szkoły średnie w Grodnie i Wołkowysku. Właśnie podkreślam, że wybudowane szkoły na środki Polaków z Polski, tak? a teraz odebrane te szkoły i nacjonalizowane. W 1988 na Grodzieńszczyźnie powstaje Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe imienia Adama Mickiewicza. W 90 Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polonia w Mińsku. Z tych organizacji później powstał Związek Polaków na Białorusi. Drugą pod względem wielkości organizacją mniejszości polskiej na Białorusi było zjednoczenie społeczne Polska Macie Szkolna na Białorusi, które powstało w 1995 roku z misją odrodzenia szkolnictwa polskiego na terenach Białorusi. Od 1995 roku przy macierzy działało Liceum Społeczne. Te organizacje prowadziły nie tylko naukę języka i literatury polskiej, historii i geografii polskiej, ale imprezy kulturalno oświatowe, konkursy, olimpiady, festiwale, organizowali wspieranie pomoc metodyczną dla nauczycieli uczących języka polskiego na terenie Białorusi. We wszystkich imprezach. Myślałam, że pan Ryszard pokazuje, że już koniec. Przestraszyłam się. Tak? Na wszystkich imprezach, to znaczy we wszystkich imprezach, mogli uczestniczyć i dzieci, młodzież białoruskiego pochodzenia. Polacy zawsze tolerowali różne narodowości. Tak było zawsze w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego, Królestwa Polskiego, pierwszej Rzeczypospolitej i drugiej Rzeczypospolitej. I to naprawdę było bardzo bogate takie życie kulturalne i oświatowe. Przy Związku Polaków też działało liceum społeczne, którego jednym z celów było przygotowanie młodzieży polskiego pochodzenia do egzaminów na studia wyższe w Polsce. W 18 roku Szkole Społecznej przy Związku Polaków nadano imię króla Stefana Batorego, postaci niezwykle zasłużonej dla grodnej i dla Polski. Było to również nawiązanie do działającej w Grodnie przed wojną polskiej szkoły, która nosiła imię króla i była nazywana Batorówką. W uroczystościach nadania imienia w współczesnej szkole brał udział 90-letni dzisiaj uczeń tamtej szkoły. Jednym z pierwszych punktów nauczania języka ojczystego była Polska Szkoła Społeczna w Baranowiczach, potem w Soboćkiniach, gdzie powstały pierwsze klasy, a trzy lata później w Grodnie, w jednym z przedszkoli, w którym utworzono pierwszą grupę polską. Rok później takie grupy powstały też w przedszkolach Wołkowysku, Brześciu, Nowogródku. To było prawdziwe odrodzenie kultury, języka, oświaty polskiej. Pomimo braku pomocy dydaktycznych, dobrze wykształconej kadry pedagogicznej, szkolnictwo polskie zaczęło się rozwijać. W roku szkolnym 1994-1995, bardzo po, dobrze pamiętam, 1 września, w, została otwarta pierwsza klasa polska w szkole średniej nr 1 w Mińsku. Moja mama była dyrygentem i pracowała w tej szkole. I jej najlepszymi przyjaciółkami były właśnie nauczycielki języka polskiego. Dlatego czasami miałam taką, takie szczęście słyszeć języka polskiego. W 1996 roku w Grodnie została otwarta pierwsza Polska, a w Okowysku, o którym już mówiłam, w 1999, druga na Białorusi. Powstały też polskie szkoły sobotnie, niedzielne umożliwiający młodzieży polskiej naukę przedmiotów związanych z kulturą ojczystą. Szkolnictwo polskie na Białorusi funkcjonowało w kilku formach nauczania. Nauka języka jako przedmiotu, ale to było tylko w Grodnie, tylko w Ałkowysku, i jedna klasa była w Mochylewie. Moja koleżanka prowadziła, niestety w zeszłym roku też z małymi dziećmi musiała uciekać do Polski. W nocy, bez rzeczy, bez pieniędzy. Bo KGB choro, chyba po raz 20 wysłało wyzwanie i ona powiedziała, że jeszcze jednego przesłuchania ona po prostu nie wytrzyma, tak? a jej dziecko starsze, za to, że jej mama jest nauczycielką polskiego, doprowadzono prawie do próby samobójstwa. Tak? I teraz dziecko w Polsce e, odbywa terapię właśnie, że no, taka tragiczna była sytuacja w Muchelowie na wschodzie w Białorusi. A wtedy mm, szkolnictwo było jeszcze w formie oczywiście kółek i zajęć fakultatywnych, klas i szkół polskich, szkół społecznych. Od Związku Polaków na Białorusi w 2020 roku było 110 punktów nauczania języka polskiego. To nawet po prostu ta cyfra robi wrażenie. Tak? I bardzo dużo dzieci uczestniczyło właśnie w zajęciach tych szkół społecznych. W roku szkolnym 2002-2003 na Białorusi języka polskiego uczyło się w różnych formach nauczania licznie ponad 20 tysięcy dzieci i młodzieży, a 10 lat później to już było ponad 40 tysięcy. Od początku lat 90. XX wieku młodzież polskiego pochodzenia z Białorusi ma, miała możliwość i ma, nadal dzięki Bogu ma możliwość, kształcenia się w Polsce i otrzymywania stypendiów rządu Rzeczypospolitej Polskiej w celu zdobycia wyższego wykształcenia. I bardzo się cieszę, że moi uczniowie, z którymi prowadziłam zajęcia online, ale nawet przez Internet trzeba było to robić bardzo ostrożnie, bo nawet Internet jest na Białorusi sprawdzany, skąd sygnał sprawdzają. Ale bardzo się cieszę, że większość moich uczniów w tym roku już są studentami. tak? I poprzednich roczników też uczą się w Lubli studiują w Lublinie, w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo to mnie cieszy, chociaż z drugiej strony bardzo to mnie smuci, że taka utalentowana polska młodzież musiała opuścić bo jednak Białoruś jest naszym krajem. Kochamy swój kraj, kochamy ziemię swoją, ale nie możemy tam mieć swoją tożsamość narodową polską. W 2009 roku przy Związku Polaków na Białorusi, Odział Mińsku, powstała właśnie Szkoła Społeczna Języka Polskiego, której dyrektorką byłam przez 10 lat. Była to szkoła oczywiście niepaństwowa. Do szkoły uczestniczyło co roku około 200 dzieci, młodzieży i ponad 200 dorosłych, to znaczy razem mogły, tak, mogli chodzić, w wieku od 7 do 15 lat. To młodzież i dzieci oczywiście. Na lekcje do szkoły przyjeżdżały nie tylko dzieci z miasta, ale były takie historie, że dziecko jechało ponad godzinę gdzieś tam ze Smolewicz albo nawet ze Stołpc, żeby uczyć się języka polskiego w naszej szkole. To było bardzo wzruszające. Tak? I zawsze mówiłam, tak? I zwracałam uwagę, że takie pragnienie, tak? i to nie to, że rodzice mówili: Ucz się, bo potem pojedziesz na studia do Polski. Nie. No, może parę takich uczniów miałam przez 10 lat, ale generalnie to była chęć. To znaczy, to, to była taka bardzo silna motywacja uczyć się języka polskiego. No i teraz chciałabym po prostu trochę opowiedzieć i pokazać, jak to u nas odbywało się w szkole. Bardzo często, oczywiście, najważniejsze obchodziliśmy różne święta narodowe, i najważniejsze to było święto niepodległości, i wtedy prowadziliśmy takie Świąteczne zajęcia. Tutaj Państwo mogą zobaczyć, że młodzież, to znaczy dzieci, jeszcze układają takie godła polski i flaga polska, i śpiewaliśmy piosenki. Oczywiście święte tradycyjne, katolickie, tym bardziej, że szkoła była w kościele czerwonym. Prowadziliśmy to jest taka sala. Takie właśnie spotkanie opłatkowe, kolendowanie, śpiewanie polskich piosenek, tak? Chodzenie z kozą, bo na terenach Białorusi właśnie tak kolędy odbywały się. tam państwo widzą taki piękny zespół, którego członkiem też miałam szczęście być. Młode Babcie, kiedyś ten zespół przyjeżdżał do Wrocławia w 16 chyba roku i jeszcze raz chyba w 18. I no to właśnie kolędowanie, śpiewanie przed Bożym Narodzeniem. Dzień Babci obchodziliśmy zawsze. Zespół Młodej Babci i uczniowie Szkoły Społecznej. A to dzieci dostały od Ambasady Polskiej książki o właśnie o Stanisławie Moniuszku, to, bo to były rocznica właśnie, rok Moniuszki. I chwalą się przed wszystkimi. To jest nasza sala w Czerwonym Kościele. A to jest tłusty czwartek. Też bardzo lubiliśmy taką tradycję, i młodzież sama wszystko organizowała. Dla mnie to była niespodzianka. W tej grupie to było niespodzianka. W innych to ja robiłam chyba kilka kilogramów chrustu tak, przez noc. Tak, I potem właśnie mu rozmawiałyśmy. To Dzień Dziecka, taka nasza inicjatywa naszej szkoły, prowadzenie Dnia Dziecka w języku polskim, z różnymi pięknymi płakatami, z śpiewami, z tańcami. Tak. E, to inscenizacja bardzo, bardzo lubianą przez uczniów szkoły. Były właśnie takie teatralizacje różne teatralne. To chyba było e, cadło, tak, instynizacja wiersza Bycadło, albo na przykład inscenizację jeszcze jakiegoś wierszu, tak, o domu, który zbudował po angielsku tom, a po polsku inny, a to właśnie w mińsku po lewej stronie to pomnik Adama Mickiewicza. Uważam, że bardzo jest ładny w mińsku pomnik. Niestety teraz. Ludzie boją się nawet, żeby przyjść i złożyć kwiaty dla wieszcza, chociaż pomnik stoi w centrum miasta, ale niedaleko niestety jest siedziba KGB, a trochę wyżej, jak iść do naszego Kościoła Czerwonego, znajduje się więzienie. W którym właśnie e, dużo ludzi za swoją polskość i siedziało wcześniej, i siedzi niestety teraz. A 24 grudnia zawsze była nasza taka tradycja, że uczniowie szkoły przychodzili do Wieszcza, czytali wiersze, śpiewali dla niego swoje najbardziej ulubione piosenki w języku polskim i dzieliliśmy się opłatkiem. Przepiękna była tradycja. No to e, Państwo widzą, że grudzień był bardzo ciepły. Ale na przykład następnego roku to było minus 30 i zdjęcie bardzo takie śnieżne i zmarznięte, ale wszystko jedno, zawsze przychodziliśmy do Wieszcza 24. Oto właśnie tak odbywały się zajęcia z maluchami. Bardzo lubiłam prowadzić to z muzyką, z pieśnią, różne instrumenty. Niestety to wszystko pozostało w kościele zamknięte, opieczątkowane, nie ma dostępu. Prosiłam koleżanki, choć instrumenty muzyczne zabrać, powiedziała, nie da się, wszystko z tymi nalepkami, że nie wolno, nawet ksiądz nie ma prawa wejść do kościoła. I to jest, nawet z plebanii wygnali go. Po prostu odłączyli kanalizację i odłączyli prąd. To niesłychane po prostu. Ile on wytrzymał, on mieszkał tam. Nawet takie piecy, jak w czasach wojennych. Takie żeliwny piecyk jakieś to okrywanie był. I o teraz. Oczywiście. Bardzo dziękujemy Polsce za pomoc w organizowaniu wycieczek latem. To taka też ogromna była motywacja, tak, że dziecko wiedziało, że jeżeli będzie dobrze uczyć się języka polskiego, pojedzie i zobaczy Polskę. To właśnie była wycieczka do Gdańska, całą Polskę chyba zwiedziłam, a to w Krakowie pod pomnikiem Jana Pawła II. Tak, nasza grupa, a to była wizyta do Senatu w Warszawie. Uczniowie, spotykali się na, uczniowie naszej szkoły spotykali się z prezydentem Polski. I było spotkanie z pierwszą damą w 2016 roku, właśnie uczniowie naszej szkoły i szkoły z Grodna. I e, taki e, ostatni rysunek o koncert, o którym opowiadałam. Bardzo lubię muzykę i zawsze na zajęciach, śpiewałam razem z uczniami i nawet ci, którzy mówili, że nie śpiewają, zaczynali śpiewać po polsku, bo to jest najlepsza chyba metoda uczenia się języka, kiedy śpiewasz, dusza śpiewa i uczymy się języka dowolnego, a tym bardziej polskiego, który jest taki piękny w muzyce. I bardzo często puszczałam piosenki takiego polskiego poety i kompozytora Antoniego Murackiego pod Warszawy bo to jest no, bardzo ładna poezja i bardzo ładna muzyka i łatwo było śpiewać te piosenki. I potem miałam takie marzenie zaprosić Morackiego, Antoniego Morackiego do Mińska i udało się. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 19 roku, to chyba było ostatnie takie największe nasze przedsięwzięcie wspólne z Ambasadą Polski, że udało się zaprosić go za bardzo symboliczną sumę tak, bilet i trochę, trochę tak, żeby przeżyć na Białorusi. On przyjechał i kiedy w jakiejś piosence bardzo wzruszającej, mój święty Antoni, jedna z moich ulubionych, autor zapomniał jakiegoś słowa, no tak bywa, kiedy człowiek jest wzruszony. Cała sala, ponad 100 osób podpowiadała, jak to, Jakie słowo i jak śpiewać? I potem cała sala śpiewała kolejną piosenkę. Dlatego ten e, autor powiedział, że to był chyba najbardziej wzruszający w jego życiu e, koncert. I jak on powiedział, że to była prawdziwa lekcja patriotyzmu prawdziwego, że to nie było nauczone, że to było po prostu od serca taka polska, polska tożsamość narodowa w sercu. Dlatego chciałbym teraz. E, nie jestem zawodową piosenkarką. Od razu przepraszam, ale chciałabym zaśpiewać piosenkę Antoniego Morackiego. Nazywa się Uciekły moje Gąski. Ona taka trochę stylizowana pod piosenkę ludową. Piosenka powstała już w marcu 2022 roku, już po inwazji Rosji na teren Ukrainy. I dlatego autor chciał wyrazić wszystko, co on czuł, właśnie różne uczucie. Ale myślę, że ta piosenka jest o wszystkich, kto musiał opuścić swój kraj, kto musiał pójść na wojny, kto czekał tamtego, kto poszedł na wojny, kto nie doczekał się swojego bliskiego kogoś. Tak? Dlatego uciekły moje gąskie, Antoni Moracki. Ciekły moje gąski na szeroki świat, mam potargane wstążki we włosach polny wiatr, mój miły nawojenkę wyruszył czarną mgłę. oddałam mu Dziś zyną tańczyć chcę, mój miły na wyruszył czarną mgłę, oddałam mu swój. Pusty czy wróci jego konik, czy odda mi go świat, po rosach, po księżycu róże z wilgotnych ziół. Bezgłośnie szczędzy ślemu bukiet snu mm. Wojenka Masło водны doтык хвак жон дабы заню скочы незнаний Niestety, dobrze, że krótko, bo to trochę smutne jest. Ostatnie lata. System szkolnictwa państwowego na Białorusi systematycznie ograniczył możliwość nauki języka polskiego. We wrześniu 22 zostały zlikwidowane, jak już mówiłam, ostatnie szkoły z polskim językiem wykładowym, które funkcjonowały na Grozięszczyźnie od lat 90. Teraz lekcje są w nich prowadzone w języku rosyjskim. W 2022 pozwolono tylko na jedną godzinę lekcji języka polskiego w tygodniu jako fakultet, ale od tego roku, 2023, już nie ma nawet tego. Zamykanie polskich szkół na Grodzienszczyźnie jest zemstą za wspieranie przez Polskę demokratycznej Białorusi. Zakaz nauczania w języku polskim stał się na Białorusi prawem od tego roku. Białoruskie władze znowelizowały ustawę o językach i teraz zabrania ona w szkołach działających w państwowym systemie oświaty nauczanie w językach innych niż rosyjski i białoruski. Znowelizowana ustawa została oficjalnie opublikowana 25 lipca tego roku i właśnie zaczęła obowiązywać. W ten sposób stała się prawem całkowitej bezpowrotna depolonizacja państwowego systemu oświaty, w tym Szkół Polskich Grodni i Wołkowysku. Od tego roku Białoruś nie uznaje na swoim terenie dyplomów polskich. Umowa o uznaniu była podpisana w 2005 roku, zlikwidowali to. Powstają też problemy z edukacją w szkołach komercyjnych oraz społecznych, nawet w tych. Niemal każda polska organizacja przed 20 rokiem posiadała taką szkołę społeczną. Największe należało właśnie do Związku Polaków na Białorusi i polskiej macierzy szkolnej a polska macie szkolna w 2022 została przez białoruskie władze zlikwidowana, a budynek siedziby został znacjonalizowany. Niestety już nie mamy nawet polskiej macierzy szkolnej. Są trudności również z kursami komercyjnymi. Rodzice boją się rejestrować na nie dzieci, ponieważ zdarzają się przypadki, gdy przedstawiciele służb specjalnych dzwonią z pytaniami i to praktyka powszechna. To właśnie rodzice mówili, pisali, dzwonili do mnie. Z pytaniami, dlaczego dziecko uczęszcza na kursy języka polskiego. Ludzie są oskarżani o nielojalność wobec Białorusi. Dochodzi do sytuacji absurdalnych i przypominających lata 30. ubiegłego wieku, albo nawet czasy zaborów. Rodzice byli prześladowani wyłącznie za to, że próbowali przekazać język ojczysty swoim potomkom. W tym tygodniu matka jednego z moich byłych uczniów, który teraz e, studiuje na terenie Polski, powiedziała, że mimo to, że ona jest, jest dość młodą kobietą, y, nie podpisali z nią, nie przedłużyli umowy o pracę i po prostu od razu zapowiedzieli, dlatego, że twój syn jest na terenie Polski, Twoja rodzina nie jest lojalna wobec, wobec władzy Białorusi, tak? I to zdarzy się niestety, zdarzy się wszędzie i prawie codziennie. W pracy, czy na ulicach, jak już mówiłam, nie wolno rozmawiać po polsku. Kościół, w którym była moja szkoła, już rok jak jest zamknięty, w niektórych parafiach jeszcze są kursy języka polskiego. Odbywają się pokryjemu i nawet na, w prywatnych domach, jak było kiedyś bardzo dawno, w Wieńcu na przykład, tak, pokryjomo uczą, aby nikt z urzędników i nawet sąsiadów, czasami tak jest, nie dowiedział się o takim fakcie. Już są znane przypadki, gdy na Białorusi zatrzymano e, księży i nawet zbito w Mińsku na Plibanie katedry. Zbito księży przez funkcjonariuszy. Reżim od dwóch lat masowo likwiduje prywatne szkoły. Z podręczników znikają wzmianki o tym, że Białoruś ma europejską przeszłość. Ze ścian szkół i uniwersytetów usuwane są portrety postaci związanych z historią pierwszej, nawet pierwszej Rzeczypospolitej Polskiej, już nie mówiąc o drugiej, trzeciej, i czy Wielkim Księstwem Litewskim. Dzień, który jest przed nami w niedzielę, dzień pamięci, święty dzień dla nas wszystkich, tragiczny dzień 17 września od 21 roku na Białorusi jest świętem państwowym i to nie dniem pamięci, a właśnie świętem radosnym wyzwolenia od białopolaków. Tak, tak nazywają dzień jedności narodowej. Usunięcie z ulic Grodna, a to odbyło się właśnie, kiedy w Polsce narodowe czytanie i wszyscy czytali, jak pamiętacie ostatnio, nad dniem Elizy Orzeszkowej w mieście, której było zawsze było miastem Elizy Orzeszkowej, tam, gdzie jest jej grup, usunięto z ulic Grodna w zeszłym tygodniu informacje turystyczne o Elizie Orzeszkowej. Informacja była w języku rosyjskim, angielskim i polskim. Tak? Wszystko osunięte, nie by nie było orzeszkowej. I w tym walka z polską spuścizną historyczną i kulturalną przybiera w Grodnie coraz bardziej karykaturalne formy. Zupełnie niedawno, w lipcu tego roku, z fasady dworca kolejowego w Grodnie została usunięta rzeźba upamiętniająca działających w mieście powstańców. Styczniowych, to znaczy jeszcze XIX stulecia, też przeszkadzają. Ale żeby nie kończyć tak pesymistycznie, powiem, że wszystko jedno, tak jak powiedziałam, pokryjomu jak w czasach zaboru, ludzie uczą swoje dzieci, a dzieci i młodzież uczą się języka polskiego i mimo to, że zniszczają groby polskie na terenie Białorusi, Grodzieńszczyzna, obwód Brzeski, ludzie następnego dnia widziałam zdjęcie i opowiadali uczniowie: przychodzą po kryjomu w nocy potajemnie i jednak te zniszczone krzyże stawią nowe krzyże z biało-czerwoną stążką, e, przynoszą znicze, zapalają zniczy i dbają o swoją polskość. I bardzo się spodziewamy że jednak, że jednak skoro historia y, ma taką kolistość, że powinien przyjść czas jak w latach dziewięćdziesiątych, kiedy było prawdziwe odrodzenie Polski. Kiedy to będzie, trudno powiedzieć. Ale chciałabym jeszcze jeden swój wiersz przeczytać. E, trochę bardziej optymistyczny niż to, co powiedziałam. Nie będę sensu życia wyjaśniać. Muszę po prostu żyć. Nim postanowię na zawsze zasnąć, będę o życiu śnić. Zabiorę z sobą na drugą stronę lato kwitnących lnic. Skrzydła motyla, ściśniętej dłoni. Nic zbytecznego, nic. Napisałam to w Rakowie po takim polskim feście Araków był bardzo polskim miastem. Może ta ziemia. Wtedy właśnie zaczęłam pisać wiersze w 17 roku. E, dlatego ten wiersz jest bardzo dla mnie taki cenny, można powiedzieć. I jeszcze chciałabym skończyć tak trochę z e, Szłam pieszo do klubu, zobaczyłam leży kartka. No Na pewno ktoś w kościele wziął, a może potem wyrzucił. I zobaczyłam słowa, które będę nosiła ze sobą teraz, zawsze w torebce. Życzę nam wszystkim Państwu. Dziękuję za uwagę, i życzę, aby piękno stworzonego przez Pana świata i radość Pańskiej łaski towarzyszyły nam na zawsze. Amen. Pięknie w swoim imieniu i w imieniu państwa, zgromadzonych w klubie. Proszę państwa, tak, optymistycznie należy kończyć, dlatego że Polacy, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znaleźli, kiedykolwiek historia nas tego uczy, to zawsze byliśmy pełni optymizmu i jakoś sobie radziliśmy. W czasie II wojny światowej, w czasie okupacji były też tajne komplety. Państwo znacie te fakty. My pamiętamy czas PRL-u, pamiętamy stan wojenny doskonale i przeżyliśmy. I na Białorusi Polacy też przeżyją i dadzą sobie radę. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć: myślę, że to jest też istotne, że reżim Łukaszenki walczy z polskością na różnych płaszczyznach. Przywołam tutaj zniszczony cmentarz w Surkontach, gdzie był, pochowany jest, bo nie było ekshumacji prochów, ponad 40 żołnierzy Armii Krajowej, którzy zostali zabici przez NKWD w 1944 roku po operacji Ostra Brama z pułkownikiem Kalankiewiczem. Ten cmentarz został zrównany z Ziemią. On dopiero powstał po upadku Rosji Sowieckiej, czyli po 1991 roku, bardzo szybko. Obok, tam są pochowani również powstańcy styczniowi. Cmentarz został zrównany z Ziemią w ciągu jednego dnia. Ale proszę Państwa, już nocą stanął krzyż brzozowy, duży, i miałem zdjęcia. Zaraz po tej nocy dostałem także duch w narodzie gdziekolwiek byśmy nie byli nie ginie. Dopowiem, bo to jest też istotne, że ta walka z polskością odbywa się również na obszarze Federacji Rosyjskiej. I tutaj przywołam cmentarz w Surkontak był zniszczony, to był sierpień trzecia dekada 22 roku. Natomiast rok temu też w, na terenie Federacji Rosyjskiej na przykład jest taka miejscowość Białystok. Tam w czasie operacji polskiej NKWD w roku zamordowano ponad 80 Polaków. W tej wiosce, ja tam byłem, widziałem, mam dokumentację, był wybudowany pomnik. Ten pomnik został zniszczony w ten sposób, że płyty upamiętniające nazwiska i informacja o tym, o tej zbrodni, o tym ludobójstwie była zamieszczona. Podobnie w Tąsku, gdzie prowadzony jest muzeum, właściwie to jest jedyne muzeum ofiar z komunizmu, komunizmu, prowadzone to muzeum jest przez pana Haniewicza, Polaka, który dzisiaj no, nie mówi po polsku, ale to muzeum założył. To jest na terenie dawnej siedziby NKWD i proszę państwa tam są yy, postawione przez grupy różne, grupy narodowościowe, kałmuków, estończyków, litwinów, małe takie pomniki w postaci kamienia z płytami żeliwnymi, stalowymi, z informacją o zbrodniach. Wszystkie zostały tylko polska, ta tablica została usunięta, co jest charakterystyczne, że na terenie Syberii to w jednych miejscach jakby ta polskość jest tutaj w przestrzeni tej materialnej również niszczona, ale nie wszędzie. Ale myślę, że to działanie jest takie, że na razie tu, a potem gdzieś w innym rejonie, na przykład w Hakasji. Ja bardzo pięknie dziękuję za przybliżenie nam tej rzeczywistości na dzień dzisiejszy. Co z Polakami, co z naszymi rodakami. Na Białorusi. Pamiętajmy, że Polacy mieszkają również na Ukrainie. Pamiętajmy, że Polacy służą w armii ukraińskiej, walczą przeciwko i giną. I giną jako bohaterowie przeciwko Rosjanom, którzy są agresorami przeciwko reżimowi Putina. Dziękuję serdecznie.